zawodów, wciąż na pewno nie dające tutaj jakiejkolwiek gwarancji na korzystny końcowy rezultat. Ustawili się blisko, dwie pary obok siebie, Suchecki z Rudem, Okoniewski z Kylme Korpin, podniosło motocykl Sucheckiemu, Okoniewski wychodzi szeroko, on jest pierwszy, Rud jest drugi, Suchecki trzeci, a bohater poprzedniego wyścigu Finn Jonas Kylme Korpi teraz udaje się w szaleńczy pościg za jadącym na trzeciej pozycji Sucheckim. Jak na razie ten obraz rzeczy, ten obrót sprawy satysfakcjonuje ekipę z Zielonej Góry, bo Okoniewski jest pierwszy, Suchecki trzeci, to oznaczałoby 4-2 dla ZKŻ tu, ale goni David Rut Rafała Okoniewskiego, goni Jonas Kylme Korpi Zbigniewa Sucheckiego. Jak na razie kolejność nie ulega zmianie, ale gdzieś tam już jest coraz suchsza ta nawierzchnia. To powoduje, że coraz śmielej, coraz ofensywniej młody Szwed David Rut w barwach gorzowskiej stali stara się zbliżyć do Rafała Okoniewskiego. Gdzieś tam czyha tylko na błąd Okonia, no i coraz bliżej David Rut, no i wyprzedza teraz Okoniewskiego. Ależ brawurowa akcja 26-letniego Szweda, jeszcze kłopoty Okoniewskiego, a to uzasadniona nadzieja na stali, na skut dla stali, na skuteczną jeszcze walkę w tym meczu, bo faworyzowany ZKŻ Kronopol przed wyścigiem 14 będzie miał tylko 2 punkty przewagi, a niewątpliwym bohaterem IN Plus w tym wyścigu, myślę, całego stadionu, bo publiczność zielonogórska jest niezwykle obiektywną, znającą się na Speedwayu. Docenili wszyscy akcję Davida Ruda, która uratowała remis ekipie z Gorzowa.